Cześć kochani, Auryczny Tarot i słonecznie. Dzisiaj witam Was wcale jeszcze nie jesiennie, ale już w tych objęciach tego, co być może z chyłkiem lata się zwie. Natomiast nie będę, jak to ja, sugerować kalendarzem i też namawiam Was, abyście nie ulegali przyporządkowaniu, które być może wcale nie jest z Wami spójne, czy też z Waszą potrzebą i chęcią życia, cieszenia się nim po prostu. Mnie osobiście temat jesieni nie napawa zbyt dużym optymizmem, bo są to już takie jednak chłodniejsze dni, krótsze wieczory, mniej się chce, mniej się też może, jeżeli chodzi o to, co takie sprzyjające. Wybaczcie, dźwięki, krzyki, ale no dzisiaj jest taki dzień wolny od pracy i młodzież też jeszcze nie uznaje jesieni. A więc bądźmy młodzi, taki apel wraz z tym przekazem do nas wszystkich. Dzisiaj przychodzę do Was tradycyjnie z kartami Tarota i znanymi Wam zagadnieniami, które rozszerzę dzisiaj o jedno pytanie, o jedną sekwencję dotyczącą potencjału danego miesiąca. Plus po jednej karcie na miłość i na pracę, co będzie się chciało pokazać jako taki główny impuls do rozwinięcia dla Was, a więc niekoniecznie w ujęciu problemu czy możliwości, ale tego, co ta karta chce pokazać lub no właśnie, jakie kierunki może obierać ten miesiąc dla Was w tych konkretnych kategoriach. Ponadto karty Waszej autentyczności, a więc tego, co kosmos chce nam wszystkich powiedzieć z poziomu każdego znaku zodiaku. Zajrzyjcie sobie oczywiście do poszczególnych profili Waszych astrologicznych, chcąc dopełnić ten portret, który Was tworzy i którego ciekawi być może jesteście. Polecam Wam oczywiście już za chwilę te filmy, które pojawią się także na kanale. Mam zamiar nagrać taki wstęp do tej nowej numerologii, a więc do nowego roku, który się dla nas wszystkich już zaczynać będzie wraz z nowiem. Nie obiecuję, że będzie to już z początkiem daty, która przypada na to wydarzenie, ale te wibracje nie aktywują się tak automatem już dokładnie z tą datą, kiedy przypada nów, tylko właśnie wymagają tego czasu do wdrożenia. Dlatego jeżeli traficie na film odrobinę chwilę później, też się nie przejmujcie, łapcie ten przekaz, zobaczcie, zajrzyjcie, co może być do Was kierowane, co będzie się chciało pokazać. Tymczasem zapraszam Was do czytań wrześniowych. Zobaczcie, co możecie z tych informacji, które Wam się pojawią, poddać się refleksji. Jakie wibracje się pokazują, co między słowami także się kryje. Prośba i też wskazówka dla tych, którzy mają tendencję do przeskakiwania do meritum filmu. Pamiętajcie, że na odczyt składa się cały proces i także w trakcie tasowania czy też wybierania kart padają niekiedy ważne informacje, te, które później już nie są powtarzane. Dlatego nie chcąc czegoś przegapić albo wiedząc, czy też mając cały spektrum tych wiadomości, które mieć powinniście, czy też kontekstu do tych, które pojawią się później, zajrzyjcie, czy też nie omijajcie właśnie tego wstępu, czy też poszczególnych jego etapów. Zwracam Waszą też uwagę i wrażliwość na to, że twórca nie jest robotem i nie jest maszyną, a więc pewne rzeczy budują się, pojawiają się w trakcie, a czasami sumują się na sam koniec po tym, jak pojawi się pełna odczytu wizja. A więc bądźcie cierpliwi, bądźcie wyrozumiali, podarujcie sobie pewną przestrzenność, do której Was zawsze zachęcam, jeżeli chodzi o to indywidualne swoje własne podejście, myślenie, interpretacje i odbieranie odpowiednich fluidów. Nie podaję Wam historii na talerzu, tylko mówię o Waszych indywidualnych potencjałach, Waszej indywidualnej gotowości, tego, co w aurze danej sytuacji, w tym przypadku miesiąca, chce się pokazać, chce się dać odczytać i właśnie w taką, a nie inną stronę. Dlatego wybaczcie, gdy treści nie będą zbyt takie no, umilone jakąś taką dodatkową, wiecie, słodyczy nutą, tylko mogą być podawane odrobinę bardziej wprost,
Ale pamiętajcie, że horoskop może mieć taką specyfikę, może powinien nawet poruszać plusy, minusy, to co się pokazuje, co chce też do nas przyjść, jako czasami niełatwe. Dlatego liczę na to, że i w tych treściach znajdziecie odrobinę tej mnie bliskiej i bliskiej memu sercu motywacji i potrzeby konstruktywnych kroków, abyście tylko szli w dobrą i lepszą dla siebie stronę. O tym pamiętajcie, nie zapominajcie, jak i również o swojej aktywności. Póki co trzymajcie się cieplutko, nie odpuszczajcie temperatury pozytywnych wibracji, te utrzymujcie cały rok bez względu na kalendarz. Pamiętajcie, do zobaczenia w odsłonach waszych i was interesujących profili waszego portretu astrologicznego. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!